Obrońcy puszczy nie boją się deszczu. Dziś mieszkańcy Białowieży wyszli protestując przeciwko masowej wycince w Puszczy Białowieskiej. Pokazują i tłumaczą, że wycinka nie zatrzymała się, więc walczą. Walczą o swoje dobro. My tutaj mieszkańcy jak gdyby zaprosiliśmy też innych ludzi z Polski, żeby przyjechali, zobaczyli, co tutaj się dzieje, jak to wygląda i żebyśmy zamanifestowali stop tej bezsensownej wycince. Wielokrotnie wypowiadałem się na temat tego, co się dzieje w Puszczy, wielokrotnie demonstrowałem swoje poparcie dla tych, którzy się sprzeciwiają wycince, więc jestem. Cała Puszcza Parkiem Narodowym! Cała Puszcza Parkiem Narodowym! Codziennie w Puszczy Białowieskiej jest wycinane około 450 drzew, świerków. W tej chwili to są świerki pokaźnych rozmiarów, te tak jak ten, na którym tutaj staliśmy podczas tego marszu. Kornik nie mógł się rozprzestrzeniać, trzeba działać czynnie, czyli wycinać, inaczej kornika nie zatrzymamy, nie powiemy sobie kornikowi, leć dalej korniczku, tak? Także... Natomiast żaden poważny naukowiec nie powie pani, że Puszcza Białowieska odnowi się w warunkach naturalnych, proszę panią, bez udziału człowieka, to jest po prostu nieprawda. No. Oczywiście tłumaczy się nam, że to jest ze względów bezpieczeństwa, że z powodu walki z kornikiem, tylko że to, co jest w tej wycinane, są głównie suche świerki, w których nie ma już kornika, ale jest mnóstwo innych gatunków rzadkich, chronionych, które są ważne, których ochrona jest bardzo ważna. Widok jest potwornie przykry. Uważam, że co tydzień tutaj powinno być coraz więcej ludzi podczas takich marszów. A najgorsze jest to, że władza jest potwornie arogancka, że za nic ma sobie orzeczenia instytucji europejskich i że protesty obywateli, w tym także ludzi mieszkających tutaj, którzy coraz bardziej masowo popierają te protesty, marsze w obronie Puszczy i tak dalej, no jest rzeczą straszną, powiedziałabym, wstydliwą, dramatyczną to, że nasza władza jest głucha na wszelkie apele.